Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Dziełko o pracy, ciąg dalszy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To przykazanie jest podstawą czystości i kto by znaczenie jego i wszystko, co z niego wynika, przeniknął zupełnie, ten zrozumie, że zagasić trzeba wszelkie pragnienie, zaspokoić wszelką tęsknotę, czerpiąc czystym sercem uzdroju miłości Chrystusowej, która tylko dla serc czystych płynie tak obficie, ażeby je zaspokoić mogła. Ten z Tomaszem a Kempis nie będzie pragnął, aby go szczególnie chwalono lub kochano, albowiem to należy się tylko samemu Bogu. Ani też będzie żądał, aby się kto nim zajmował w sercu swoim, ani sam się zajmie czyją bądź miłością. Będzie się starał być wewnątrz czystym i wolnym, nie wikłając się żadnym stworzeniem tak, ażeby wszystko z serca wygnawszy, sam z nim samym mógł się jednoczyć.